Garnitury marynarki czy eleganckie akcesoria dla mężczyzn? To znajdziesz w asortymencie salonu mody męskiej Red Bow, który mieści się w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 9. Punkt oferuje atrakcyjne ceny na każdą kieszeń. Warto odwiedzić salon i zapoznać się z jego asortymentem. Mamy ćwiczenia, jak my to nazywamy, na szczeblu powiatowym, czyli takie, gdzie zjeżdżają się do nas też koledzy z innych powiatów. Takie ćwiczenia organizujemy raz w roku po to, żeby przećwiczyć różne szczeble dowodzenia, różne rozwiązania, jeżeli chodzi o likwidację takich zagrożeń, z którymi nie możemy sobie poradzić siłami i środkami, które mamy na terenie naszego powiatu. No i tutaj dzisiaj pomagali nam koledzy z Ostrowca. Za nami samochód dowodzenia łączności, który pomógł nam, jeżeli chodzi o pracę sztabu. Był też samochód tak zwany ciężki ratownictwa drogowego. W tych ćwiczeniach zaplanowaliśmy takie dwa epizody, dwa scenariusze. Jeden to była burza i ewakuacja obozu harcerskiego. W trakcie tej burzy harcerze doznali różnego rodzaju obrażeń. Jedni niegroźnych, drudzy na tyle groźnych, że musieli zostać przetransportowani do szpitala. No i właśnie ćwiczyliśmy tą kwalifikowaną pomoc przedmedyczną zarówno wśród strażaków ochotników, bo tutaj 5 zastępów na tym odcinku bojowym z ochotniczych straży pożarnych brało udział. Doszło tam również do pożaru, ponieważ harcerze zostawili ognisko z racji tej takiej szybkiej, niespodziewanej ewakuacji. I drugi epizod to był wypadek samochodu ciężarowego z osobowym. Samochód zsunął się ze Skarpy do rzeki Czarnej, niedaleko tutaj mostu w Sierpi. No i właśnie tamten samochód z Ostrowca pomagał nam go wyciągać. No i różnego rodzaju takie dodatkowe elementy, które wpływają na to, jakie kierujący działaniem podejmuje decyzje, jakie siły i środki przy usuwaniu skutków takiego zdarzenia wykorzysta. Praca sztabu, czyli musimy wypracować jakieś rozwiązanie dla kierującego, zorganizować łączność tutaj na miejscu w takich warunkach polowych. No i po takich ćwiczeniach podsumowują to koledzy, którzy obserwują te ćwiczenia, oceniają. Jak nam wytkną jakieś błędy, staramy się na drugi raz takich nie popełniać, szczególnie jeżeli chodzi o już realne zdarzenia, ponieważ te scenariusze czasem mogą się wydawać takie trochę nierealne, ale nauczyliśmy się, że życie pisze jeszcze dziwniejsze, no i właśnie do tego typu zdarzeń, tu w tym przypadku chodziło o to, żeby działać jednocześnie, czyli przy jednym i przy drugim zdarzeniu, żebyśmy sobie poradzili tymi siłami i środkami, które są w naszej dyspozycji. Błędy widzą ci, którzy się przyglądają tym ćwiczeniom, czyli ci koledzy, którzy są tutaj w roli rozjemców w czerwonych kamizelkach. Oni sobie notują i na podsumowaniu ćwiczeń, myślę, że tak najdłużej w przeciągu miesiąca takie spotkanie zorganizujemy, no i wtedy tam są poruszane te kwestie, czy doszło do jakiegoś błędu. Jest z tego sporządzany taki protokół obszerny, każdy rozjemca tak zwany opisuje swój odcinek bojowy, czyli obserwuje to, co należy do jego zakresu zadań. No i na takim podsumowaniu dopiero się dowiadujemy, co ewentualnie trzeba poprawić.